przeniosły najlepszych Polaków do Ekstraklasy. Tak przykładowo wygląda Lech Poznań. Oczywiście Robert Lewandowski na ataku. Nie mogło być inaczej. Mamy tutaj Kamińskiego na lewym skrzydle. W środku Jakub Moder, Karolinety, Skóraś, który chyba w tym sezonie dopiero przyszedł do klubu Bruszczy, poprzednim. Bednarek na obronie i Gumny jako prawo obrońca na lewej. Robiłem to tak, że wchodziłem na Transfermarkt i patrzałem, w jakim ostatnim zespole dany zawodnik grał. No ale oczywiście nie wszyscy nasi reprezentanci czy Polacy grający za granicą kiedykolwiek zagrali w jakimkolwiek polskim klubie, a ich też trzeba gdzieś rozmieścić, dlatego posłuży nam koło fortuny. Mam wypisanych 15 zawodników. Zaczynamy od Olka Buksy, czyli overallowo najgorzej ocenianego zawodnika z niezłym potencjałem, i trafi on do Zagłębia Lubin. A i żeby było ciekawiej, jak już jakiś klub się nam pojawi, no to go sobie ukryjemy, żeby już go na kole nie było. Następnie losujemy klub dla Kacpra Urbańskiego, taki sam overall jak Olek Buksa i podobny potencjał, i trafi on do Radomiaka Radom. Następnie Jakub Kałuziński, zawodnik Antalya Spory. On grał w Polsce oczywiście, ale w Lechii Gdańsk, jak wiemy, Lechii Gdańsk w tym sezonie FC24 nie ma. I trafi on do Piasta Gliwice. Przechodzimy do kolejnego zawodnika. Karol Fila trafi do Śląska Wrocław. Goalkeeper Marcel Lotka. Nadal jeszcze nie dotarliśmy do zawodników, którzy mają co najmniej 70 overalla, ale obecny zawodnik Borussii Dortmund trafi do Krakowi. Trafi do Widzewa. Chyba można uznać, że to jest wzmocnienie łódzkiego klubu. Max Stryjek, kolejny goalkeeper w naszym zestawieniu, i on trafi do Rakowa Częstochowa. I Max Stryjek chyba nie jest lepszy od Kowaczewicza, także no Raków no nie skorzystał z naszego koła fortuny. Przed nami Adrian Mierzejewski, doświadczony zawodnik, overallowo dobry na Ekstraklasę, i powędruje on do Pogoni Szczecin. Wchodzimy już na całkiem fajne overale, szczególnie jak na warunki Ekstraklasy. Arkadiusz Reca powędruje. Czy to będzie Ruch Chorzów, czy Korona Kielce? Ostatecznie będzie to drużyna niebieskich. Jakub Kiwior, została nam Legia, Lech i ogólnie 9 innych zespołów, i Kuba Kiwior trafi do Korony Kielce. Wow! Jeszcze 5 zawodników do końca. Przed nami kolejny środkowy obrońca Dawidowicz, i to będzie Warta Poznań, dokładnie. Legenda polskiej piłki Grzesiek Krychowiak. I to będzie albo Lech, albo Legia, ale to będzie ostatecznie Lech Poznań. Krychowiak w Lechu? Bardzo ciekawe. Chyba najciekawszy z, można powiedzieć, nieobecnych, Nikola Zalewski. Czy to będzie Legia Warszawa? Ależ Legia teraz dostała mocnego zawodnika. Mocny klub, mocnego zawodnika. Jak znowu będziecie mi pisać, że jestem legionistą, to was zabiję, nie? 2 zawodników, 5 klubów, 3 kluby zostaną bez niczego. Marcin Bułkacz, i on wzmocni Puszczę Niepołomice. I ostatni zawodnik, Matty Cash, powędruje do Stali Mielec, zatem ŁKS Łódź, Jagiellonia i Górnik Zabrze, no bez fajnych wzmocnień. No i podsumujmy, jak wyglądają te składy. Lotka na bramce, w obronie Helik oraz Glik. Wydaje mi się, że taki duet obrońców był nawet kiedyś w jakimś meczu reprezentacji Polski. No i w Krakowie jeszcze jest Klich i oczywiście Krzysztof Piątek. I ważna informacja: każdemu zawodnikowi, który przeszedł do naszej polskiej ekstraklasy, ustawiłem One Club Player Plus tutaj w Playstylach, no żeby oni zostawali w tych klubach. Jeżeli to nie będzie działać, no to trudno. Do Górnika Zabrze przeszedł Arkadiusz Milik, Szymon Żurkowski, Dawid Kopa, czy tutaj jest Wiśniewski, Bochniewicz i Skorupski. Jagiellonia to drugi klub po Górniku Zabrze, który nie dostał dodatkowego zawodnika, no ale do tej Jagiellonii przyszedł Rągowski. Mamy tutaj kolejnego Szymańskiego, ale Damiana, Frankowski na prawej oraz Karol Świderski na ataku. W Koronie Kielce mamy tylko tego jednego Jakuba Kiwiora. Lech Poznań jest, no trzeba przyznać, bardzo mocny. Pokazywałem go wcześniej, no i tutaj jeszcze doszedł pan Grzegorz Krychowiak, 75 overalla. Do Legii Warszawa wylosowany przyszedł Nikola Zalewski. Mamy tutaj też Sebastiana Szymańskiego, 79 overalla, Krystian Bielik, Wieteska, czy przede wszystkim Wojciech Szczęsny, aż 86 overalla, ale trzeba zwrócić uwagę na bramkarzu, bo takowych 3 przeszło do Legii wraz ze Szczęstym: Łukasz Fabiański oraz Majecki. Do ŁKS-u Łódź nie przeszedł nikt. Do Piasta Gliwice przeszedł tylko Kałuziński, no ale jak widzimy, na ten moment on nie mieści się w składzie
Piasta Gliwice właśnie. Mój kotek Słoneczko do was przyszedł, żeby się przywitać. Przywitaj się po raz kolejny, Słoneczu. Jesteś kolejny raz na odcinku. Do pogoni trochę przeszło zawodników. Mam tutaj Mierzyjewskiego, Adama Buksę, na obronie jest Walukiewicz, ale też trochę zawodników, którzy się nie mieszczą, na przykład Benedyczak, Łęgowski, mamy Kozłowskiego, on na pewno się będzie rozwijać i na pewno już w pierwszym sezonie wejdzie do składu. Kowalczyk również wrócił ze Stanów Zjednoczonych, czy Piotrowski z Ludogorca. W puszczy mamy tylko Marcina Bułkę, no i patrząc na resztę składu, no to jest przepaść overallowo i jak chodzi też o potencjał. Do Radomiaka przyszedł Urbański, na ten moment nie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki, no ale rozwinie się nam chłopak na pewno. Do Rakowa poza Maxem Strykiem nie przyszedł nikt, no i oczywiście Kowaczewicz jest lepszym od niego bramkarzem, dlatego on zostaje na ławce. W ruchu Chorzów również mamy dobrego bramkarza, jest to Kamil Grabara oczywiście, no ale też losów, trafił nam Arkadiusz Reca. Do Stali Mielec wrócił goalkeeper Rafał Strączek oraz Matty Cash. Naprawdę, Stal Mielec bardzo dobrze trafiła. Gikiewicz wraca do Śląska Wrocław, 77 overalla, wrócił również Praszelik oraz Przemysław Płacheta, 69 overalla, a ten Fila, który im się wylosował z koła Fortuny, no to on widzę, że teoretycznie na środkowej obronie może grać, to nie wiem, tutaj czy na prawą, no ale to jest tylko jeden overall różnicy. W Warcie mamy też tylko jednego nowego zawodnika i jest to Paweł Dawidowicz. Widzewie mamy praktycznie taką samą sytuację, Michalski jako jedyny wrócił, obrońca 68 overalla. Do Zagłębia Lubin wrócił Piotr Zieliński, to jest niesamowicie mocne wzmocnienie. Przyszłościowym wzmocnieniem jest również powrót Bartosza Białka na atak Zagłębia Lubin, no i oczywiście mamy tutaj jeszcze Aleksandra Buksę, 60 overalla. Jesteśmy po pierwszym sezonie i mistrzem Polski został Lech Poznań, ale mnie naprawdę dziwi tak niska pozycja Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa, ale bardziej właśnie Legii Warszawa. No oni przecież mieli i Zalewskiego i przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego w bramce, a zajęli dopiero piąte miejsce. Co ciekawe, Górnik Zabrze na miejscu drugim, tego w ogóle się nie spodziewałem, i Jagiellonia na miejscu trzecim, bardzo, bardzo ładnie. Co? Królem strzelców Ekstraklasy został Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze. Z Górnika mieliśmy jeszcze w topce najlepszych strzelców Arkadiusza Milika. Na Lewandowski, Piątek i właśnie Świderski zdobyli po 18 bramek, Żurkowski 19, i to on został królem strzelców. No tego to się nie spodziewałem kompletnie. Nie, no ja mam wrażenie, że ci zawodnicy co przyszli, oni w ogóle nie pomagają. Piast Gliwice zdobywa Puchar Polski, wygrywając z Koroną Kielce 4-3. W tym sezonie Ligi Konferencji mieliśmy dwa polskie zespoły i Legia Warszawa niestety na miejscu trzecim. Nie wyszli z grupy, chociaż było naprawdę bardzo blisko. 2 punkty straty do pierwszej Aston Villa, no i tyle samo punktów co AS Alkmaar. A trzecie miejsce zajęła również Korona Kielce i jak widzimy, jej też naprawdę niewiele brakowało, żeby wyjść z drugiego miejsca, ale zadecydował to, tak myślę, bilans bramkowy. Raków Częstochowa nie dostał praktycznie żadnych wzmocnień, dlatego no nie dziwi fakt, że zajęli ostatnie miejsce, czyli europejskie puchary w tym sezonie bardzo słabo. Drugi sezon, drugi rok z rzędu Lech Poznań wygrywa Mistrzostwo Polski, 2 punkty przewagi nad drugą Legią Warszawa, czyli poprawili legioniści swój wynik względem poprzedniego sezonu. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok zresztą też wysoko, trzecie i czwarte miejsce. Raków po raz kolejny na miejscu piątym. Nie pokazałem wam niż dołu tabeli w poprzednim sezonie, więc robię to teraz. Ostatnią ekipą Korona Kielce, tylko 18 punktów. A tak wyglądają najlepsi strzelcy: Mark Gwal 22 bramki, Chotycz z Lecha Poznań też wysoko i Zapolnik z Puszczy Niepołomice. No i z nowych zawodników mamy tutaj w topce Benedyczaka i Milika. Nie ma Roberta Lewandowskiego, no ale w Lechu Poznań cały czas jest, tylko ten sezon musiał mu jakoś wyjątkowo nie wyjść. A tak patrzę, no to praktycznie wszyscy ci zawodnicy, których przetransferowałem, są. No jest Nikola Zalewski, jest Matty Cash w Stali Mielec, 81 overalla, Piotr Zieliński z Zagłębiu Lubin, czyli to chyba działa to, że oni nie opuszczają tych zespołów, o czym wam mówiłem wcześniej. No i akurat mówiłem o Miedziowych, znaleźli się oni w finale Pucharu Polski, no ale ostatecznie musieli uznać wyższość Pogoni Szczecin, która pokonuje Zagłębie Pokarnych 4-3. W Lidze Konferencji w tym sezonie mieliśmy dwa polskie zespoły, no niestety Jagiellonia nie reprezentowała dobrze naszego kraju, no bo na 6 spotkań 6 przegrała, 0 punktów, tylko 4 bramki.
bramki strzelone, minus 8 w bilansie. Lepiej zdecydowanie poradził sobie Górnik Zabrze, który w grupie z Bazyleą Royal Antwerp i Uniwersalią Krajową zajął miejsce drugie i będzie grać w rundzie wstępnej. No niestety nie było. Lecha Poznań przede wszystkim nie było, także Lech w ogóle się nawet nie zakwalifikował ani do Ligi Europy, ani do Ligi Konferencji. Przypominam, z Lewandowskim na ataku. No i niestety Górnik Zabrze od razu po wyjściu z grupy w rundzie wstępnej odpadł z Genkiem 3-0 w dwumeczu. Także no te europejskie puchary póki co naprawdę słabo lecą. No ja tak zauważyłem, że Jakub Kamiński zagrał tylko w 6 spotkaniach w tym sezonie, a ma overall już 78. Także no to jest niewykorzystywany niestety potencjał przez komputer, jak tutaj widzimy. No zobaczcie też na to, Jan Bednarek 75 overalla, czyli jak na wszystkich obrońców to najwięcej, on tylko 18 spotkań zagrał. No nie podoba mi się, że ten Kamiński nie gra, także zrobimy czary i zmienimy mu pozycję na lewego pomocnika, spadnie mu overall, ale powinien więcej grać. Nikola Zalewski na przykład w Legii grał od deski do deski, ale no statystyki bardzo słabe jak na 79 overalla. No cóż, no może w przyszłym sezonie wystrzelą chłopaki. Jeżeli jeszcze oglądasz ten film, no to zakładam, że on ci się podoba, także zachęcam do zostawienia subskrybera i to z dwóch powodów. Po pierwsze, zdecydowana większość z was, no oglądając moje filmy, mnie nie subskrybuje. Oraz ostatnio na kanale wybiło nam aż 20 tysięcy subskryberów, oczywiście dziękuję każdemu z was. No i ilością subów gonimy populację brytyjskich Wysp Dziewiczych, jak widzicie naprawdę dużo nam brakuje. Także jeżeli dołożysz swoją cegiełkę, to będę ci naprawdę wdzięczny, a teraz przechodzimy do kolejnego sezonu. Trzeci sezon, za każdym razem zwalniają mnie z klubu, bo ja zawsze biorę ten, który zakończył najniżej, no w tym przypadku Koronę Kielce. No i mnie cały czas wyrzucają do puszczy, nie połomice, no ale zobaczmy, kto został mistrzem Polski. Raków znowu na miejscu 5, Górnik Zabrze znowu na miejscu 3, no i Lech Poznań trzeci rok z rzędu wygrywa Mistrzostwo Polski, no ale pojedynek był naprawdę bardzo zacięty, bo Legia 80 punktów, Lech Poznań 86, 6 punktów więcej, no ale te dwie ekipy naprawdę zdominowały resztę ligi, no i mam nadzieję, że w końcu jakiegoś przedstawiciela w Lidze Mistrzów zobaczymy, albo chociaż który dobrze sobie poradzi w Lidze Europy czy Lidze Konferencji. Najlepszym strzelcem znowu Mark Gual, 18 bramek, ale tyle samo goli miał zawodnik Lecha Poznań z Kuraś, Benedyczak miejsce trzecie, 17 bramek, znowu Milik w czołówce, jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, no i znowu nie ma Robercika Lewandowskiego. Robert zagrał w 33 spotkaniach, 14 bramek, 3 asysty, Kownacki też dużej ilości spotkań zagrał, no ale zobaczmy na Roberta, już tylko 82 overalla, to chyba jest wciąż najwięcej, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, ale mimo wszystko no spodziewaliśmy się po nim troszeczkę lepszego wyniku, zdecydowanie. Zmieniłem pozycję temu Kamińskiemu, jak widać chyba się opłaciło, no bo zagrał w 23 spotkaniach, tylko 6 bramek i tylko 3 asysty, można powiedzieć. 78 overalla. Sebastian Szymański ma już 83 overalla, ale tylko 22 spotkania, tylko 4 bramki, tylko 1 asysta. Już prawie takie same liczby wykręcił Krystian Bielik, 76. No Nikola Zalewski niestety dosyć słabo leci. 9 bramek, 4 asysty. Widzimy 81 overalla. Puchar Polski po raz pierwszy w tym odcinku wygrywa Lech Poznań, wygrywając 3-2 z Górnikiem Zabrze, czyli to był pojedynek najlepszych klubów w ekstraklasie tego sezonu, nie licząc oczywiście Legii Warszawa. W tym sezonie Ligi Konferencji mieliśmy aż 3 polskie zespoły. Górnik Zabrze fajnie sobie poradził, drugie miejsce, no niestety do Brentford troszeczkę zabrakło, no ale ilość punktowa całkiem fajna, 4 aż zwycięstwa. Następnie mieliśmy Pogoń Szczecin, która ostatecznie zajęła miejsce trzecie, no ale niewiele brakowało do awansu i prześcignięcia chorwackiego oczywiście, Hajduku Split. No i Legia Warszawa, naprawdę super wynik grupowy, pierwsze miejsce, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 14 punktów, 5 punktów przewagi nad drugim Staderem. W Lidze Europy niestety nie było żadnego polskiego przedstawiciela, ale mieliśmy mistrza Polski w Lidze Mistrzów, no i zobaczcie, jak niewiele brakowało, żeby prześcignąć drugi Intermediolan, który nie wygrał żadnego spotkania w grupie, a wszystkie zremisował. Na samych remisach zdołali wyjść z grupy. Szkoda, że bilans bramkowy nie był ciutkę lepszy na korzyść Lecha Poznań, no bo jak widzimy, strzelili więcej bramek niż Inter czy Benfica na miejscu trzecim.
No, ale szpechowa faza grupowa. No, ale Lecha będziemy oglądać w Lidze Europy. No, niestety w rundzie wstępnej trafili na Chelsea, no i klub z Londynu rozbił kolejorza 6-3 w meczu. Ale jeszcze mamy Ligę Konferencji, no i niestety Górnik Zabrze przegrał ze austriackim Lask Linz w dwumeczu tylko 1-0. No szkoda, że Arkadiusz Milik i spółka nie wpakowali co najmniej dwóch bramek, jak najbardziej dwa mecze byłoby to chyba możliwe. W 1/8 finału Legia trafiła na chorwacki Hajduk Split, no i udało się wygrać 2-0 w dwumeczu. Ale niestety w ćwierćfinale Legia trafiła na FC Basel, no i tutaj szwajcarski klub był lepszy 3-2. No szkoda, ale póki co to jest najlepszy wynik polskiego zespołu w tym odcinku. No i warto powiedzieć, że Basel w tych rozgrywkach doszedł aż do finału. Ostatecznie przegrał pucharnik z Realem Sociedad. Jeszcze tak patrzę na tabelę i strasznie nisko Jagiellonia Białystok. Ona w pierwszym sezonie przecież była w topce trzech najlepszych zespołów, bodajże na trzecim miejscu, a teraz tylko miejsce 12. Czwarty sezon w Ekstraklasie przed nami, jak widzimy Korona Kielce. No to jest outsider totalny. No Kuba Kiwior jakby chyba nie za bardzo pomaga scyzoryką. Raków Częstochowa bardzo nisko, Górnik Zabrze poza europejskimi pucharami, Lech Poznań nie będzie mistrzem Polski, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa i Jagiellonia. Jagiellonia mistrzem Polski, no tego kompletnie się nie spodziewałem. Dlaczego Lech Poznań zdobył 26 punktów mniej w porównaniu z poprzednim sezonem, jak Zagłębie Lubin i Piotra Zielińskiego mogą się spodziewać, że będzie na miejscu trzecim, ale że Jagiellonia, która w poprzednim sezonie zajęła miejsce dopiero 12, no jest to wielkie zaskoczenie, tak samo pozycja Legii Warszawa. Co tutaj się w tym sezonie wydarzyło? Najlepszym strzelcem Arkadiusz Milik, 25 bramek, 6 bramek więcej od drugiego Angulo z Legii Warszawa, 19 bramek, jeszcze po 17 strzeli Białek, no i Urbański Kacper nam się tutaj pojawił z Radomiaka w czołówce, bardzo ciekawe. Jak tutaj widzimy, Robert Lewandowski zagrał najmniejszej ilości spotkań ze wszystkich napastników, tylko 7 meczy, 3 bramki, no 38 lat, ale 79 overalla to chyba nie jest najniższy. No właśnie, Kownacki 75, no i Filip Szymczak 76, Kownacki i Szymczak są niżej ocenieni od Lewandowskiego, ale mimo wszystko wygryźli go ze składu. No, jak widać, opłacało się zmienić pozycję Kamińskiemu. 34 spotkania, 13 aż bramek i 3 asysty, 80 do overalla. W Legii cały czas twardo trzyma się 37-letni Wojciech Szczęsny. A to jest ten napastnik Legii. 76 overalla, okej. Okay. Ale że Krystian Bielik zagrał w większej ilości spotkań niż Sebastian Szymański. 76 overalla i 83. No, Legia w ogóle nie wykorzystuje potencjału Sebastiana Szymańskiego, ale on chyba sobie nie pomaga, skoro na 22 spotkań tylko jedną asystę i ocena 6,1. Wow. A skoro Zagłębie Lubin będzie w europejskich pucharach, no to zobaczmy, jak tam wygląda Piotr Zieliński. Cały czas 82 overalla, chociaż ma 33 lata, 30 spotkań zagranych, 11 bramek, 6 asyst. A Bartosz Białek, napastnik, ma już 77 overalla. Lech Poznań zajął 6 miejsce, ale z europejskich pucharów nie wypada, no bo udało mu się wygrać Puchar Polski. Drugi rok z rzędu, tym razem wygrana z Górnikiem Zabrze 3-2. W tym sezonie Ligi Konferencji mieliśmy dwa polskie zespoły. Legia Warszawa ostatecznie miejsce drugie, chociaż zdobyli więcej bramek od pierwszego Hertz. No zdjęła najwięcej, 9, ale no pogubili punkty. No niestety Legii niewiele zabrakło, żeby wyjść z pierwszego miejsca, a Górnikowi niewiele zabrakło, żeby w ogóle wyjść z grupy. Punkt więcej miał drugi Gent i 2 punkty tylko więcej pierwszy Ajax Amsterdam, więc no troszeczkę, można tak powiedzieć, pechowo. W Lidze Europy nie mieliśmy polskiego przedstawiciela, ale mieliśmy na przykład Manchester City. Co on w ogóle robi w Lidze Europy, to ja nie mam pojęcia. A w Lidze Mistrzów drugi rok z rzędu mieliśmy kolejorza, ale no niestety, tym razem dopiero miejsce czwarte, no już naprawdę dużo, dużo zabrakło do wyjścia z grupy. Liga Konferencji, gdzie Legia no niestety od razu po wyjściu z grupy odpadła z Borussią Mönchengladbach 3-2. Piąty sezon na dole tabeli, praktycznie nic się nie zmienia, Korona Kielce cały czas okupuje ostatnie miejsce, no ale zdobyli więcej niż 20 punktów, także warto chyba zawodników Korony pochwalić. Raków Częstochowa znowu nisko, Śląsk Wrocław wysoko, Lech Poznań znowu poza top 3, Górnik Zabrze tak samo, Jagiellonia, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa po raz pierwszy w dzisiejszym odcinku wygrywa Mistrzostwo Polski, no ale Miedziowym naprawdę niewiele zabrakło, aby to również osiągnąć, tylko 2 punkty straty do drużyny Legii Warszawa. Najlepszym strzelcem Benedyczak.
Tak, 20 bramek, Białek 19, Da Costa również, Da Costa zawodnik Legii Warszawa. No i proszę, Krzysztof Piątek nam się tutaj pojawił w najlepszych strzelcach, 16 bramek. Zobaczmy, jak tam nasz Robercik Lewandowski. O, ilość napastników w Lechu Poznań dosyć się skurczyła. Cały czas jest Robert Lewandowski, 39-letni, 76 overalla, 7 spotkań, 4 bramki. W Legii Warszawa cały czas trzyma się 38-letni Wojciech Szczęsny, ale to jest bramkarz, więc on troszeczkę więcej może nam pograć. Zobaczmy tego Da Costę, 73 overalla, tylko ma 23-latek z Brazylii. A ten Luis Miguel Angulo, on ma już 80 overalla. A Sebastian Szymański ciągle nie umie jakichkolwiek liczb zrobić. Sprawdźmy Jagiellonię, no bo ona też wysoko była. Bartłomiej Drągowski, 78 overalla. Karol Świderski, 75. Mam jeszcze Omariego Hutchinsona, 79 overalla. Zawodnik z Jamajki. Bardzo ciekawe. Przemysław Frankowski też nieźle sobie radzi. Puchar Polski wygrywa Zagłębie Lubin. Już nie Lech Poznań w finale z Górnikiem Zabrze. W finale była jeszcze Legia Warszawa. W lidze konferencji mieliśmy dwa polskie zespoły. Zagłębie Lubin niestety miejsce trzecie. 6 punktów. No i niestety miejsce trzecie również zajęła Legia Warszawa. Jedno zwycięstwo, 4 remisy, w sumie 7 punktów. 2 punkty zabrakły do drugiego Anderlechtu. W lidze Europy nie mieliśmy polskiego przedstawiciela. Ale trzeci rok z rzędu mieliśmy polski klub w Lidze Mistrzów, ale niestety po raz kolejny, drugi rok z rzędu, czwarte miejsce, Jagiellonia, tylko 2 remisy bez żadnego zwycięstwa. 6 sezon naszej ekstraklasowej przygody, niezmiennie Korona Kielce na miejscu ostatnim. Wybaczcie mi wszyscy kibice Korony Kielce za ten odcinek, no ale dobra, zmierzamy w górę tabeli, Górnik Zabrze nisko i muszę wam powiedzieć, że jestem po całym dniu przerwy i mogę nie pamiętać wszystkich rezultatów, no ale dobra, lecimy. Pamiętam, że Górnik był zawsze dosyć wysoko, a mistrzem Polski zostanie Legia Warszawa i nie wiem, czy to jest drugi raz z rzędu, ale na pewno już któryś. Najlepszym strzelcem Dawid Kownacki, 24 bramki, no ale też trzeba uznać Krzysztofa Piątka, który po iluś tam sezonach nam się rozkręcił, no i melduje się nam w czołówce najlepszych strzelców. Mamy jakiegoś Stasina z Legii Warszawa. No i pan Stasin ma 82 overalla, jest z Belgii, ma 24 lata. No naprawdę mocny transfer legionistów. Oj, Wojtek Szczęsny ma już tylko 79 overalla. No cóż, no może się pojawi jakiś jego legend w przyszłym sezonie. Mamy tu Roberta Lewandowskiego i on będzie mieć zaledwie 76 overalla, no ale chłop ma już 40 lat. Puchar Polski zdobywa Raków Częstochowa i to jest chyba pierwsze trofeum w tym odcinku dla medalików. W lidze konferencji w tym sezonie mieliśmy 3 polskie zespoły. Jagiellonia, no niestety miejsce czwarte, ostatnie. Górnik Zabrze naprawdę świetnie nam sobie poradził. Omija rundę wstępną, no bo zajmuje miejsce pierwsze. No i zobaczymy go w 1/8 finału. No i też chyba pozytywnie zaskoczył Zagłębie Lubin. Miejsce drugie, 2 punkty straty do pierwszej Bragi. Punkt więcej od trzeciej duńskiej ekipy. Rzućmy jeszcze okiem na Ligę Europy. No i tutaj niestety Legia Warszawa dopiero miejsce czwarte, a widzieliśmy, że no mają teraz świetnego napastnika, 82, jeszcze tamten Angulo chyba 80 overalla, także no są nazwiska w Legii Warszawa, no ale niestety to nie przełożyło się na dobry wynik w tegorocznej Lidze Europy. Wracamy do Ligi Konferencji, gdzie mieliśmy Zagłębie Lubin w rundzie wstępnej, no i niestety w 2 meczu przegrali Miedziowi 4-3 z szkockim Hertz. No i Górnik Zabrze również po wyjściu z grupy od razu przegrywa z holenderskim zespołem z Utrecht 3-1 w 2 meczu. Lecimy 7 sezonem, to chyba będzie przedostatni. Oczywiście niezmiennie Korona Kielce na miejscu 18. Ostatnim nie przebili barierę nawet 20 punktów. Warto zwrócić uwagę na pozycję Górnika Zabrze, no który, no nie ukrywajmy, no w poprzednich sezonach radził sobie dobrze, a teraz tylko 11 miejsce. Nisko też Raków Częstochowa. Zobaczmy. Legia Warszawa nie obroni tytułu mistrza Polski. To już wiemy na pewno. Piast Gliwice, on chyba jeszcze tak wysoko nie był. Lech Poznań, Pogoń Szczecin! Pogoń Szczecin mistrzem Polski. Trzeba koniecznie zobaczyć, jacy tam zawodnicy grają, no bo wykręcili aż 77 punktów. 2 punkty więcej od drugiego kolejorza. Najlepszym strzelcem zawodnik mistrza Polski, czyli Adrian Benedyczak, 21 bramek. Drugi Souza, 19. Z Górnika Zabrze mamy Szymona Wodarczyka. A jak chodzi o Puchar Polski, no to Pogoń z dubletem wygrali Mistrzostwo Polski, a teraz Puchar Polski. No i zobaczmy, jak to wygląda w Pogoni. Adrian Benedyczak, 79 overalla, tutaj Gamboa.
Nie ma tutaj chyba zbyt dużo nowych zawodników z tego co widzę. No Łęgowski też się fajnie rozwinął. Kacper Kozłowski na 84 overalla. Chociaż te statystyki jak na 33 spotkania nie urywają wiadomo czego. No, Cezary Miszta w Pogoni Szczecin. No przecież chyba w Legii Warszawa grał. No to także ciekawie. No ale tak mówię, no tutaj nie ma za bardzo jakichś nowych zawodników i to naprawdę wysoko ocenionych. Jak tam nasz Lech Poznań? Pewnie nie ma Roberta. Nie, Robert Lewandowski cały czas jest 41 lat. Ja naprawdę czekam na tego jego regena. Mam nadzieję, że nam się pojawi w Lechu Poznań, no ale... Doczekać się nie umiem, 76 overalla mu się utrzymało. Tutaj jakiś bio przeszedł do Lecha. Chciałem sprawdzić, czy jest regen Arkadiusza Milika, ale no Arkadiusz Milik cały czas gra, 36 lat, 72 overalla. W tym sezonie Ligi Konferencji mieliśmy dwa polskie zespoły, Raków, niestety miejsce trzecie. Ale Lechowi Poznań zdecydowanie lepiej poszło, no i wychodzi z drugiego miejsca na pierwszym miejscu Feyenoord. No i niestety Legia Warszawa w Lidze Europy ostatnie miejsce. Sevilla i Wolverhampton wychodzą z grupy, a Lech Poznań niestety od razu po wyjściu z grupy przegrał z Kopenhagą. Jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku, Wojciech Szczęsny, 40-latek, ale też jeszcze gra. Dobra, w nowym sezonie nie ma Roberta Lewandowskiego w Lechu Poznań, ale też nie widzę... Nie widzę jego regena. Okej, z młodych polskich zawodników mamy Tymona Barana i on gra, uwaga, w Koronie Kielce. Tej Koronie Kielce, która była zawsze na ostatnim miejscu, ma 19 lat, 83 overalla. I to chyba musi być regen Roberta Lewandowskiego. No dobra, kochani, 91 potencjału, jak tutaj widzimy, to jest regen Robercika. I on trafił akurat do Korony Kielce, nie wierzę, to żyjemy w symulacji na 100%. Ale tak poza tym, poza właśnie Tymonem Baranem i Kubą Kiwiorem, nie ma żadnego innego zawodnika w Koronie Kielce, który miałby... No dobra, tutaj jeszcze jest Erkan Czetin, co ma 70 overalla, no ale reszta to są zawodnicy po 60 kilka punktów oceny ogólnej. Ósmy sezon za nami, dobra, dobijemy do 10 i jak widzimy, Tymon Baran z Korony Kielce chyba spowodował, że nie są już najgorszą drużyną ligi. Zajęli miejsce 13, zaraz zrzucimy sobie okiem na jego statystyki. Górnik Zabrze, jak zwykle znowu środek tabeli, Raków też nisko, Pogoń Szczecin, po tak genialnym poprzednim sezonie, teraz dopiero... siódme miejsce, Piast Gliwice też niżej, Ruch Chorzów bardzo wysoko i mistrzem Polski zostanie Zagłębie Lubin. Oczywiście zobaczymy, kto tam najbardziej szalał, jacy tam są zawodnicy, no ale Zagłębia, może nie tyle, co się nie spodziewałem, ale fajna odmiana. I co ciekawe, naszego regena Roberta Lewandowskiego nie było w topce najlepszych strzelców, najlepsi Pieńko. 20 bramek Zagłębia Lubin, Zagłębia Lubin również Białek i Rakoczy z Legii Warszawa, ale on chyba na początku nie grał w Legii Warszawa, także no mamy jakiś wewnętrzny transfer. No i Krzysztof Piątek, znowu w topce najlepszych strzelców, także no radzi sobie całkiem nieźle. KGHM Zagłębie Lubin, najwięcej bramek oczywiście Pieńko, 78 overalla, Białek 79, tutaj jakiś Marcin Lambert, tylko 73, Oleg Buksa 76, no ale tak tutaj no nie ma jakiegoś kozaka, że tak powiem, co ma, nie wiem, 80 overalla. Dobra, przechodzimy do Korony Kielce. Najlepszym strzelcem nie jest Tymon Baran, a Mateusz Czyżycki, 65 overalla. I Tymon Baran ma już 85 overalla, nie czuję, że rymuje. Na 11 bramek spodziewałem się może troszeczkę lepszego wyniku, no ale nie ma co ukrywać, no Korona Kielce nie ma najlepszego składu, także no pan Tymon też nie miał za bardzo z kim grać. Bardzo ciekawy triumfator Pucharu Polski, Ruch Chorzów, który zajął wysokie 5. miejsce, wygrywa z Lechem Poznań 2-1. Co? Co? Ja to sprawdzam, czy są polskie kluby w Lidze Konferencji, a tu jest Real Madryt. Uwielbiam FC24, uwielbiam. No ale wracając do polskich klubów, to mieliśmy dwóch przedstawicieli, Legia Warszawa, drugie miejsce wychodzą z grupy, oraz Lech Poznań, również miejsce drugie, no niestety do pierwszego Gentu zabrakło bardzo, bardzo dużo. W Lidze Europy mieliśmy mistrza Polski, czyli Pogoń Szczecin, no i nie poszło portowcom najlepiej, tylko dwa remisy, no i tylko dwa punkty. W rundzie wstępnej polskie kluby poradziły sobie naprawdę bardzo dobrze. Legia Warszawa wygrywa z Beşiktaşem 4-2 w dwóch meczu, a Lech Poznań pokonuje duńskie Arhaus, chyba tak to się czyta, 3-2. W 1/8 finału Legia pokonuje rumuńską Krajowę 3-2, czyli będzie wyrównany najlepszy wynik, z tego co pamiętam. A Lech Poznań niestety ugiął się pod francuskim Stade Rennais 4-3 w dwóch meczu, no niewiele zabrakło. A Legia Warszawa odpada dopiero w karnych z Rangersami.
sezonie, no było bardzo, bardzo blisko tego półfinału, gdzie nie ma Realu Madryt, a z Aston Villą przegrali 6-5 w dwóch meczu. Wow, kto to wygrał ostatecznie? Klub Róż z Rangersami, którzy wyeliminowali Legię Warszawę. Także no, ten sezon w europejskich pucharach był naprawdę ciekawy. Przedostatni sezonik, dziedzictwo Korony Kielce przejął Widzew Łódź, który zdobył tylko 16 punktów. Korona stabilnie na miejscu trzymała 13. Zobaczymy, czy będzie tam ten Tymon Baran, no bo nie ma tego playstylu, że jest wierny klubowi, więc teoretycznie może odejść. Ruch Chorzów chyba niżej niż w poprzednim sezonie. Zagłębie Lubin nie będzie mistrzem Polski. Będzie nim po raz kolejny w dzisiejszym odcinku Legia Warszawa, chociaż miała tyle samo punktów co drugi Lech Poznań. Najlepszymi strzelcami Benedyczak i Gomi z Lecha Poznań po 23 bramki. Jeszcze tutaj Tezgel z Legii Warszawa. O, wysoki overa 79, ale tutaj sprawdziłem, czy jest pan Wojciech Szczęsny. Nie ma pana Wojciecha, więc prawdopodobnie gdzieś jego regen wylądował. A regen Wojciecha Szczęsnego wylądował w Brighton. 19 lat, 80 overalla. A wiadomo, że to regen Szczęsnego, no bo jego potencjał wynosi 87, także chyba jakiś polski klub musiał go sprzedać w poprzednim sezonie, ja tego nie zauważyłem. No i szkoda, że nie został w Ekstraklasie. Zobaczmy, jak tam nasz Tymon Baran. Gorszy wynik strzelecki. No zagrał w praktycznie każdym spotkaniu, ale tylko 9 bramek, chociaż ma teraz 87 overalla. Overall naprawdę imponujący. I mamy kolejny dublecik w tym odcinku. Tym razem na konto Legii Warszawa. Wygrała ona Puchar Polski, wygrywając z Lechem 3-2. W tym sezonie Ligi Konferencji niestety mieliśmy tylko jednego przedstawiciela, jest nim Lech Poznań, ale mieliśmy jeszcze Zagłębie Lubin w Lidze Europy, zajęli miejsce trzecie, no nie udało im się pokonać Lille ani Royal Antwerp, no ale jak wiemy zagrają wraz z Lechem w rundzie wstępnej Ligi Konferencji. I tutaj Zagłębie Lubin po karnych eliminuje turecki Trabzonspor, no ale niestety Lech przegrywa z portugalskim Famalicão. No i jak w poprzedniej rundzie Zagłębie Lubin awansowało po karnych, no to tutaj teraz zostali wyeliminowani po rzutach karnych szwajcarskie Young Boys eliminuje Miedziowych. Ostatni sezon naszej wspaniałej przygody, jak widzimy, Korona Kielce no wraca do korzeni. Ostatnie miejsce, tylko 13 punktów. Czy był jakiś gorszy wynik punktowy? Nie pamiętam. Zobaczymy, czy nasz Baran tam gra. 14 miejsce Górnika, 13 miejsce Pogoni Szczecin. Pogoń Szczecin do niedawna jeszcze grała w europejskich pucharach i zdobywała Mistrzostwo Polski, a teraz tak nisko. Wysoka ŁKS Łódź, Raków dosyć nisko. Zobaczmy, kto wygra całe rozgrywki. Jest to Legia Warszawa po raz kolejny w dzisiejszym filmie. Najlepszym strzelcem chyba po raz kolejny Tezgel z Legii Warszawa. Drugi dublet w dzisiejszym odcinku stołecznego zespołu. Wygrywają w finale z Piastem Gliwice 1-0. W Lidze Konferencji były dwie polskie ekipy, no niestety Lech Poznań nie wyszedł z grupy, tylko miejsce trzecie. I co wydarzyło się w grupie H? No bardzo, bardzo pechowa. Zagłębie Lubin miało tyle samo punktów co pierwszy Genk i drugi PSV Eindhoven, ale i tak z 10 punktami nie udało się wejść z grupy. Nie udało też się wyjść z grupy Legii Warszawa, chociaż jak tutaj spojrzymy na punkty, naprawdę niewiele brakowało, żeby chociażby wyprzedzić austriacki Lask Linz. W zasadzie wystarczył punkt więcej, no bo Legia miała lepszy bilans bramkowy, no ale zobaczymy Legionistów w Lidze Konferencji, gdzie niestety od razu przegrali z Atletikiem Bilbao 3-2. A, jeszcze pan Baran. Czy on w ogóle gra w Koronie Kielce? Tymon Baran nie gra w Koronie Kielce, no on odszedł. A regen Roberta Lewandowskiego odszedł do FC Barcelony, no coś nieprawdopodobnego. My naprawdę żyjemy w symulacji.